Ale to może i tak nic nie będą. Jak to obeźni, no. Ten co kradnie. Dzień dobry, kochani nasi ludzie. Witamy się z wami serdecznie, ale tu bardzo serdecznie. Dobry den, świąteczny den. Tak, mamy świąteczny dzień. Kochani, dotarliśmy do 24 grudnia. Ja nie wiem, kiedy ten rok nam przeleciał. Po prostu zobaczcie, dopiero co była wiosna. Sadziliśmy kwiatki w ogródeczku, lato przeleciało i już mamy Boże Narodzenie. Słuchajcie, łączymy się z wami w tym specjalnym dniu. Chcieliśmy wam życzyć z głębi serca takich wspaniałych, rodzinnych świąt, spokoju, radości, zdrowia przede wszystkim, prawda? Bo to jest chyba zdrowie najważniejsze. Przekonaliśmy się o tym, jak nie ma zdrowia, to nie ma radości, nie ma spokoju. Także moi drodzy, wszystkiego co najlepsze, takich ciepłych, rodzinnych świąt, żebyśmy dzisiaj zasiedli przy tych stołach wśród naszej rodziny, tej, którą macie, a dla osób samotnych, no wiemy, że nie dla każdego jest to radosny dzień, dla niektórych jest to bardzo smutny dzień, bardzo przykre chwile, ale moi drodzy, starajmy się, żeby ten dzień przeszedł, po prostu wprowadźmy taki spokój do serca. Jeżeli nawet nie jesteśmy z tą rodziną razem, nie spędzamy tych świąt tak, jakbyśmy chcieli, tak jak my na przykład tutaj jesteśmy razem we dwójkę, nie mamy rodzin naszych tutaj z nami, wiecie, część odeszła, po prostu starajmy się nawet wspomnieć te chwile takie ciepłe, fajne, kiedy te święta były takie przyjemne, nie żeby wprowadzać taką atmosferę smutku i wiecie, żeby to nie było z takiego, wiecie, popadania w tę rozpacz, w tęsknotę, tylko po prostu starajmy się, żeby zawitał do naszych serc spokój, żeby się uśmiechnąć i nawet jeżeli są to tylko wspomnienia, to żeby one były fajne, miłe i żeby nam te serducha rozgrzały. Także moi drodzy, wszystkiego dobrego. Przejemy wam szczęśliwy a wesoły Wianoce. Dávejte pozor, kdo má rybu na kost v krku, kdo má řízek nebo tam něco jiného, to je jasné. Takže šťastný a veselý. Tak, dużo prezentów, słuchajcie, wszystkich takich, wiecie, ulubionych naszych potraw świątecznych. Myśmy nie szaleli z jedzeniem, mamy to, co lubimy. Karpika, sałatkę czeską, pierogi. Cukrowy wianoczny. Tak, i oczywiście zupa grzybowa i ty jeszcze będziesz miał barszczyk czerwony, to ja jeszcze będę robić. A pierogi. Tak, no i pierogi oczywiście z kapustą, grzybami, tak, sałatkę. Także no niby nie ma dużo, a jednocześnie jest trochę tego wszystkiego, także będziemy sobie, wiecie, pomalutku wieczerzać, potem sobie usiądziemy, obejrzymy bajkę czeską. Jeżeli ktoś ma ochotę, ktoś jest sam, zapraszamy. We wczorajszym filmiku ja wam pod filmem podlinkowałam te czeskie bajki, także miłego oglądania, jeżeli po prostu, tak jak powiedziałam, spędzacie te wigilie w samotności, bo wiem, że są takie osoby na kanale, które będą zupełnie same w tym dniu. Także moi drodzy, ściskamy was bardzo, ale to bardzo serdecznie. I jeszcze raz życzymy wam zdrowia i jeszcze raz zdrowia, miłości, spokoju i takiego błogosławieństwa, takiego otulenia tym ciepłem. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnych świątecznych filmikach. Mam nadzieję, że już niedługo nakręcimy wam coś fajnego. Trzymajcie się, dziękujemy wam. Przeżyjcie we zdrowiu. Tak, w zdrowiu, nie objadajcie się, ale i tak się tak mówi, a zawsze się człowiek wiecie, napchamy się tych smakowitości, ale po to gotujemy, żeby fajnie potem sobie połasuchować, prawda? I jeszcze tak, dziękujemy wam bardzo, ale to bardzo za wszystkie życzenia, które cały czas napływają.
ja staram się odpisywać, no wiecie, część tylko emotkami, część się odpisuje, ale wszystko czytam. Serdecznie Wam za te życzenia dziękujemy i jeszcze raz ściskamy Was bardzo, bardzo mocno i serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa! Pa, pa. Acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all.